czwartek, 22 sierpnia bieżącego roku około godziny 19 przy ulicy Daszyńskiego w Trzebnicy doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Z ustaleń poczynionych przez funkcjonariuszy z Trzebnickiej Komendy Powiatowej wynika, iż do siedzącego na ławce mężczyzny podszedł 39-latek, który po wypowiedzeniu kilku słów w jego stronę wyciągnął nóż i zadał mu kilka ciosów w okolice klatki piersiowej. Pokrzywdzony z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policjanci niezwłocznie przystąpili do wyjaśniania okoliczności popełnienia przestępstwa, a przede wszystkim identyfikacji i zatrzymania sprawcy. W toku natychmiast podjętych czynności oraz dzięki informacjom przekazanych przez świadków zdarzenia, mundurowi ustalili rysopis agresora, a następnie rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawcy, który uciekł z miejsca zdarzenia. Doświadczenie oraz determinacja funkcjonariuszy bardzo szybko przyniosła oczekiwany efekt. 39-latek podejrzany o atak z użyciem noża został zatrzymany już po 15 minutach po zdarzeniu. Dalsze czynności podjęte w tej sprawie pozwoliły odnaleźć również nóż, którym najprawdopodobniej posłużył się sprawca. Za czyn, o który jest podejrzany, mężczyźnie może grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, decyzją którego zatrzymany został tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy. W czynnościach udział brała Państwowa Straż Pożarna oraz pracownicy firmy Ergo z gminy Trzebnica.